Ach, kolejny dzień w Eleksie. Czyli tak, ogólnie chyba rozmawialiśmy teraz z Balderem. I co, i mieliśmy chyba pobiec do tego całego Raimonda. Przejąć kontrolę nad tobą. I powiedzieliśmy o naszych dokonaniach, tak mi się coś kojarzy, że chyba coś takiego było? Taki był przekaz? Halo? Chcę zostać paladynem. A, nie mogę zostać, bo mam za mały level. Dobra, pamiętam, był taki motyw. Okej, dobra, to wiecie co, to nauczmy się, tak wydaje mi się, że faktycznie trochę w tą budowę pójdziemy. A, co tam? Ja nie pójdę w budowę, pójdę w budowę. Dajmy w 3 w budowę. Zastosuj. Swoją drogą ile mam pieniędzy, bo tam pamiętam, że też za eliksir można też zbroje kupować lepsze. Ale chyba jestem nadal biedakiem i mnie nie stać, coś tak mi się wydaje. Możemy podejść do sklepu i zobaczyć, ile to nam kosztowało, ale z tego co pamiętam, kosztowało to bardzo dużo. Ogólnie przez te forcy mamy leciutką przerwę od eleksika, niedługą co prawda, ale już człowiek się pogubi troszeczkę. W porządku, pokażę ci jakie to... Dobra, cichaj tam. Dobra, zobaczmy. I tak, i to jest emisariusza, to jest właśnie lepsze. Widzimy, że musimy mieć przede wszystkim, ale w sumie dużo nie daje mi większej odporności. Co najwyżej możemy, o, hełm emisariusza kupić za 2000. Albo spodnie emisariusza. Spodnie mogę kupić. O, takie spodnie emisariusza, o, u bogowie. O, dające plus 7 do pancerza. O, jak kusi! Kusi, spodnie kusi! Dobra, nie wytrzymam, to jest silniejsze ode mnie. I sru kupione! Co ty tam, kurde, gornie, a ja kupiłem. Będę miał spodnie. Co prawda wydałem na nie majątek, ale... O bogowie, chodzi o wygląd, co nie? Ale wyglądam teraz przekozacko, no. Bo na trzeci nie starczy? Okej, okay. Gorni mnie namówił. Faktycznie. Teraz na pierśnik za 25 tysięcy. Bo na trzeci nie starczy, ale w sumie czy ten trzeci potrzebuje? Dobra, nie, kupię te spodnie, nie będę się przecież ten, jak debil, cofał. A wiem, co ja zrobiłem poprzednio, pamiętam! My zabiliśmy tego debila, co tutaj cwaniakował, dobra. Teraz pamiętam, dobra, to było szczęśliwe zakończenie. No dobra, gadasz głupoty, kupuję te spodnie i tyle, chcę mieć te zajebiste spodnie i tyle w temacie. No, kurwa, mnie nie stać na spodnie, stać mi na spodnie, co? Będę se spodnie odmawiał i sru, spodnie założone, jak król teraz wyglądam. Dobra, spodnie założone. Dobra, mamy 3 punkty nauki, to nauczmy się może trochę wytrzymałości, możemy się na trochę witalności się może nauczmy. To punkty. Z każdym poziomem otrzymujesz dodatkowe punkty wytrzymałości. Chyba nie. Chociaż z każdym poziomem niby co nie, że z każdym poziomem chyba levelu. Jak już to witalność. Witalność jak już możemy pójść sobie. No i co, otwieranie zamków się nauczymy, możemy nauczyć kieszonkowca. Takie tam wiecie podstawy. Podstawy takie tam luźne. Dobra, w przetrwaniu ten byczek uczy. Tutaj zaraz obok, to podejdźmy do niego. No bo ta wytrzymałość to jest mi tylko do biegania potrzebna co najwyżej. Naucz mnie. Jasne. Naucz mnie czegoś. Ewentualnie odporności na gówno żeby się nauczyć, ale w sumie nie powiem czy potrzebujemy. No, to weźmy sobie na stałe, zwiększmy sobie witalność. Niech będzie. Nie, chyba nie chcę tego. Pancerz ewentualnie, ale ty chyba na razie tyle styknie. No i jeszcze jedną umiejętność, szkolenie w kleryka, szkolenie charyzmy Ewa uczy. Więc możemy się... Swoją drogą, czy ja na pewno tu z każdym pogadałem, bo tak mam, nie mam takiej... Zawsze się do ciebie przystawiają. Nie mam takiej 100% pewności w sumie. Istnieje, że ja tu z częściową osobą w ogóle nie pogadałem, bo tak wyszło. Dobra, znajdźmy Ewę. Ja nie pamiętam, gdzie ona dokładnie jest. Tutaj jest Hagen. Hagen będzie miał do nas jakąś sprawę. Pogadajmy z Hagensem. Dobra.
On tymi miotaczami laserowymi dysponuje. Bogowie. No, takim laserkiem to... Kurwa, strasznie wszystko tu jest drogie. Skąd tu wziąć pieniądze na te wszystkie pierdoły? Jak tu jestem biedakiem strasznym, dobra. Chyba wszystkimi pogadaliśmy w sumie. Dobra, Ewa. Ona gdzieś tam stała se. No nie, no człowiek się gubi po prostu. Zaznacz ją. Tam jest, dobra. Chodźmy do Ewy. Ewa, gdzie ty się ukrywasz? Chyba w tym budynku jest Ewa. Dobra, spróbujmy tam wejść do środka. To chyba tutaj. Ach, ta Ewa, jak ona się ukryje, to nie ma... No i super. Kleryc. Co? Łapać złodzieja! No, cóż, nie wyszło. A to jest skrzynka do otwarcia? Tylko debil by nie skorzystał z takiej okazji. Nie. Dobra, przesadzasz. Łatwizna. Łatwizna, oczywiście, że łatwizna. Weź wszystko i kozaczek. Dobra, w sumie to tak już niewiele rzeczy nam tu zostało. Jesteśmy już zajebiście silni. Dobra, Ewa, chciałem z tobą tylko pogadać. Przesiedzę całą noc czytając pismo Arvida, które mi przekazać było warto. A dobra, zapytajmy o to. Co ty pleciesz? Nie pamiętasz? Mówię o książce, którą przyniosłeś mi z archiwum. Obiecałam, że dam ci znać, gdy tylko odkryję coś ciekawego. Jest trudna do rozgryzienia, ale coś w jej treści nie daje mi spokoju. Okazuje się, że nie tylko ja staram się to odkryć. Ktoś spisał na marginesach swoje uwagi. Kimkolwiek był, próbował rozwiązać tę zagadkę. Myślę, że powinniśmy podążyć za wskazówkami zawartymi w tych zapiskach. Udało mi się je odszyfrować i spisać współrzędne. Jestem pewna, że jeśli za nimi podążysz, odkryjesz kolejne podpowiedzi objaśniające prawdziwe przesłanie nauk Arvida. Odnajdź to miejsce i poszukaj tam jakichkolwiek dokumentów. Wróć do mnie, jeśli coś odkryjesz. Dobra, w sumie możemy się tym zająć. Ale zanim do tym się zajmiemy... Kurwa, nie tej szukałem, nie tej, nie. Ja nie szukałem od... Ale dobra, w sumie dobrze, że na niej poszliśmy. Szukałem gościa od... Od walki? Nie, nie od walki. Gdzie tu jest nauczyciel ten... Dobra, teleportujmy się po prostu do innego miasta i tyle. Chodziło mi o szkolenie w rzemiośle. O to mi chodziło. Kurde, nie poznałem gościa, który uczy ten... Rzemiośle uczy, dobra. Swoją drogą, tu jest jedna sprawa, którą już dawno powinienem załatwić. Drogo? O! Twój kumpel Alvar nie żyje. Że co? Jak to? Nie żyje. Tak. Kapuje. Cholera. Wiedziałem, że nic dobrego go raczej nie czeka, ale... Nie żyje? Był dobrym przyjacielem. Dzięki, że dałeś mi znać. Gdzie znajdę ciało? Poniżej twierdzy Ragnara. Dobrze. Zajmę się jego pogrzebem. Stolica Ber... Dobra. Drog, pora byś wreszcie się zamknął. I ty mnie do tego zmusisz? Dobra. O nie, nie ma amunicji, jak zwykle problemy ostatniego świata, co nie? Nie ma amunicji, kurwa, zawsze to samo. Kurwa. A mój przyjaciel to też, widzę, że dzisiaj chyba nie chcesz mi pomóc. Łatwo. No. Dobra. Odłóż bro... Dobrze. Pokazałeś mi. Wygrałem. Teraz płać. Dobrze, w porządku. Nie gadaj, tylko płać. Dobrze, płacę, tylko już mnie nie bij. No i gitara, wyjaśniliśmy typa. No, to była stara, niezałatwiona sprawa. To była formalność, ale trzeba było to załatwić raz na zawsze.
Teraz, kiedy stałem się w końcu dużo potężniejszy, nareszcie mogę ja rozkazywać ludziom i mówić im, kto tu rządzi. Oj, tak, tak. Siema. Dobra, chodźmy do tego nauczyć się rzemiosła szybciutko. Tutaj otwieranie zamków na wyższy poziom, żeby to już po prostu mieć. Dlaczego tu węszysz? Ej, gdzie jest Ar? O, tu jesteś. Naucz mnie czegoś. Naucz mnie. Jasne. Dobra, nauczmy się otwierania zamku na wyższy poziom. Dobra, najwyższy nie musimy się uczyć. Nuda. Odblokuje znaleźć, obniża prawdopodobieństwo zostania przyłapanym. To trzeba byłoby na mocny level rozwinąć, żeby tak okradać ludzi ze swobodnie. Ulepszanie, usprawnienie broni przy stanowisku rzemieślniczym. Nuda. Trochę nuda to wszystko, bo w sumie mam te co się miota tym gównem, więc... Kieszonkowiec... Nie, chyba se daruję. Trochę niebezpiecznie, mogą mnie złapać. Dobra, no nic, poróbmy trochę zadań. Chociaż są niby osiągnięcia w ogóle takie do zrobienia, że tam ileś obroni ulepsz, ale totalnie w to nie idę. Na przykład giniesz 20 razy, to jest w ogóle ciekawe. Zmodyfikowano broń 20 razy. O, zmodyfikowano broń 20 razy. Ciężko zrobić. Otwarto 100 zamków, zebrano wszystkie 20 obrazów. No, ciężka sprawa. No ale dobra, poróbmy po prostu zadania, walić to. Dobra, czyli droga do Kalana. Pierwsza wskazówka. No dobra, to idziemy do pierwszej wskazówki w takim razie. Zobaczmy, gdzie ta wskazówka prowadzi. Ona prowadzi tutaj, czyli generalnie do jednego z... kleryckich obozów. Widzimy, że teren jest najeżdżony minami. Musimy być ostrożni. Dobra, pierwsza wskazówka prowadzi w to miejsce. O cholera, mina! Dobra, nie zauważyłem. Okej, to się zdarza nawet najlepszym. Nie przejmuj się, Falk, wszystko jest opanowane. Zjem sobie trochę mięsa i zaraz mi przejdzie. Dobra, według doniesień wskazówka powinna być... O, jest! Coś tam wisi. Dobra, przeczytajmy to w takim razie. To są listy, to są... Tutaj, cztery domy. Czarny dom jest dalej na lewo. Okej. Swoją drogą przeczytajmy, co nie przeczytaliśmy, bo to zawsze dodatkowe doświadczenie. Mało, co prawda, ale... Ale czemu nie? Jakiś obrazek. No i to absolutnie nic mi nie dało w sumie. W sensie, no... No nic mi to nie dało. Dobra, no chyba trzeba wrócić po prostu z tym... Z tą kartką papieru do Ewy. I Ewa powie nam, co dalej z tym gównem trzeba zrobić. Tak mi się wydaje. Nie widzę innego powiązania. Obrazek pokazuje mi, gdzie mam szukać. Ktoś ten Gorni napisał. Zaraz zobaczmy. Ale to jest to? Aha, ale to jest a propos. To nie jest chyba a propos tego zadania akurat. To jest a propos chyba jakiegoś sekretu ogólnie. Siema, Xardupa. Xarders. Dobra, szybko do Ewy, chodźmy z nią pogadać o tym, co znaleźliśmy. Poczekaj, to znowu nie tutaj. Ach, idzie się zgubić. Idzie się zgubić w tym całym miejscu, co nie? Ono nie jest takie intuicyjne. Tu naprawdę idzie się zgubić akurat, bo wszystko wygląda do siebie dosyć podobnie. Znalazłem miejsce wskazane przez współrzędne z pism Arvida. I? Co udało ci się odkryć? Spójrz na to. Tak... To mi wygląda na kolejny element naszej układanki. Ale potrzeba nam więcej wskazówek, by dojść do rozwiązania. Znalazłeś coś jeszcze? Tak, mapę. Mapę? To na co czekasz? Odszukaj oznaczone na niej miejsce.
Poszłabym z tobą, ale obowiązki mi na to nie pozwalają. Wpadliśmy na dobry trop. Czuję to. Poznasz odpowiedzi na pytania, które ludzie zadawali sobie przez całe stulecia. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o naukach Arvida? Nic nowego. Muszę zgromadzić więcej informacji, zanim rozwikłam tę zagadkę. Daj znać, jeśli na coś wpadniesz. Dobra, czyli jednak znaleźliśmy mapę. Interesujące. Ale to nie jest to. To, bo to chyba dawno już znaleźliśmy fragment mapy. Podniszczony obrazek, to jest to? Podniszczony obrazek. Przecież ja nie mam pojęcia, gdzie to jest. To może być kurwa wszędzie. No dobra, czyli na razie te zadanie przenosimy na później. Przysługa, mimo że... A, to wiadomo. Wracamy do chyba towaru. Zapraszałam cię tu? Co ty pierdolisz, Ewa? Jak ty czasami coś wpalniesz. Dobra, czas wrócić do towaru i trochę tutaj się porobić zadań dla tych gałganów. Powiem wam, że Gregor pilnuje wejścia do miasta po... A nie, Abessa, to jest towar. Dobra, po kolei. Hank czeka na spóźnioną karawanę jedzenia. Obawia się karawana paru ofiar albów. Jedno zadanie, które zostało już wieki temu zlecone. Po prostu go nie wykonałem, bo mi się nie chciało. No ale teraz jesteśmy już zajebiście silni, więc w sumie możemy się temu przyjrzeć. Tak, zaufaj mi. Widzisz tego bydlaka? Patrz, jak go robię na pyrę. Triton? Nie za bardzo. Chyba Strajton chciałeś powiedzieć. Nie mam amunicji. Dobra, ale... O chuj, ja nie mam amunicji w sumie. Znaczy mam mało amunicji. O, co ty zrobiłeś? Gdzie on spierdala? Chodź tutaj, Strajton. Teraz dopiero zauważyłem, że moja amunicja się pomału wyczerpuje. Ta, moja amunicja się wyczerpuje i to w zastraszającym tempie. Ach, znowu się udało. O, Elek w czystej formie. To napawa mnie pewnym mrocznym pomysłem, żeby sobie po prostu dodać więcej punktów. Ale i tak, dobra, wiecie co, wrócimy na chwilę do fortu, muszę sobie ten... to miejsce zaznaczone na mapie jest miejscem, gdzie zbierałeś 5 broni kleryków. O, to chyba kojarzy to miejsce. Ej, a co to za pan tutaj sobie stoi? Ty ich wszystkich pokonałeś? Jaki ty jesteś absolutnie silny. No. Pocisk, tak się na niego mówią. No proszę, kogo my tu mamy? Kleryk. Musisz mieć jaja wielkości melonów, żeby samemu tam łazić. Są tam stwory, które pożerają takich śmiałków jak ty. Możesz się już odprężyć, zajęliśmy się nimi. Od tego tu jesteśmy. Kim jesteś? Ludzie zwą mnie Pocisk. Myślę, że ty też możesz to robić. Co tu robicie? Jesteśmy eksterminatorami. Zajmujemy się wszystkimi stworami, które podejdą za blisko fortu. No wiesz, staramy się, żeby nie zjadły zbyt dużo ludzi. Małomówny z ciebie typ, co? A o czym tu gadać? O pogodzie? Gorąco jak diabli. O stworach? Wstrętne są. O konwerterze? To klątwa albów, która przyciąga potwory. Wystarczy ci tych gadek? A może nieznajomi zawsze opowiadają ci historię swojego życia? A więc chcesz się dostać do fortu? Tak. Zapewne spotkasz w środku Williama. Stoi na moście do dzielnicy złomowej. Powiedz mu, że potrzebujemy więcej ludzi. Dodaj, że jeśli ich nie dostanę, niech lepiej zamyka drzwi na noc. Gdy zginiemy, na ulicach zaroi się od stworów, a pierwszą rzeczą, którą zrobią, to przyjdą w nocy i dobiorą mu się do dupy. O jakich stworach mówimy? No przecież byłeś tam. Wszystko, co się tam znajduje, stara się tu dostać. Ostatnio coraz więcej jest wśród nich tych zwierząt z przyczepionymi maszynami. Jeśli chcesz wiedzieć, to wygląda mi to na jakiś podstęp kleryków albo albów, żeby nas wykończyć. Interesujące. Jesteś naszym wsparciem? Tak. Serio? Nie wyglądasz na kogoś, kogo się spodziewałam. Ale niech będzie, chodź tutaj. Staniesz na warcie.
Będziesz tu jadł, spał i szczał, dopóki ktoś cię nie wypuści, jasne? Nie opuszczaj posterunku, chyba że będziesz walczył z wrogiem. Ale nawet wtedy masz tu natychmiast wrócić. Jeśli zobaczysz zagrożenie, od razu je zabij. Zrozumiano? Jasne. Czy to miejsce często jest celem ataków? A jak myślisz? Jesteś strażnikiem? Jednym z nich. Zależy od dnia. Wydajesz się dość pewna siebie. Fort to nie miejsce dla niepewnych. Musisz wiedzieć, czego chcesz i na co jesteś gotowy. Albo ty wytyczasz granice, albo stajesz się własnością kogoś innego. Nie wiem, o co mi chodziło z tym staniem wiecznym w miejscu. Ale właśnie to olałem. Dobra, chodźmy do Williama w takim razie. William. Przekażmy mu od razu tam wiadomość. Jak już i tak jest ten wątek poruszony. Pocisk potrzebuje wsparcia za bramą. Dobrze. Mogłem się domyślić, że sobie nie poradzi. Ilu ludzi potrzebuje? Trzech. Musisz wysłać do nich czterech ludzi, tyle potrzeba. Musisz wysłać do nich czterech ludzi. Tylu potrzeba do zabezpieczenia bram. To sporo, ale wyglądasz na kogoś, kto wie, jak przeżyć w dziczy. Niech będzie. Czterech ludzi. Powiedz pociskowi, że wsparcie jest w drodze. Dobra, i to jakie łatwe zadanie. Kurwa, zrobiliśmy je w ciągu kilku sekund. To się nazywa biznes. Oh yeah. I to jeszcze jaki biznes. No nieźle. No a brobo, chyba słyszę, jak tam jakieś napierdzielanko jest, no. Chyba będę musiał użyć mojej broni, która się kończy. Dajmy im wycisk. O bogowie! Pocisk się na mnie rozjuszył się! Żegnaj pocisk! Ha ha ha, frajerze! O kurde, on za mnie strzela! Dobra, łatwo! Oj, tyle byłoby z roboty. Kurwa, prosta robótka. Za jakiś czas na pewno mu przejdzie, więc luz. Oddalmy się od bazy. Dobra, już mu chyba pewnie przeszło. Teraz teleportujmy się tam z powrotem. Uuu, i to jeszcze elektrycznej formie ten możemy zdobyć nawet. Nice. Kurwa, dobrze. No, bardzo dobrze nawet. Elo, Gamonie. Co tam, kurwa? Dobra, pocisk, pogadasz czy nie? Na co liczysz atakując ludzi bez słowa? Na co liczysz, no weź, atakując ludzi bez weź, słowa? No. Idź zapłacić grzywnę. Ale nie mam, nadal te zadanie mam, tak? Kurwa, grzywnę zapłacić. No dobra, chodźmy zapłacić grzywnę. Szybka akcja. Ale ciekawe właśnie, pierwszy raz będę płacić grzywnę. Ciekawe czy dużo. Hej, stałeś się poszukiwany po tym, jak zaatakowałeś naszych ludzi. Zapłać grzywnę, albo zmierz się z konsekwencjami. Zapłacę grzywnę. W forcie liczą się zyski. Musisz je zapewnić, żeby móc tu zostać. A teraz wynocha. Dobra, no przecież zapłaciłem, no nie przesadzaj. Zapłaciłem grzywnę, powinno być już... Już fajrant chyba powinien być, co nie? Zobaczę, czy pocisk się odobraził. Zdobędę dla was posiłki. Dobrze. Każda para rąk się przyda. Im nas więcej, tym mniejsza szansa, że znajdę się w przewodzie pokarmowym jakiegoś potwora. Możliwe, że ocaliłeś mój tyłek. Dzięki za te posiłki. Jestem twoim dłużnikiem. A, no dobra, to chyba w takim razie zadanie po prostu było wykonane. Tak? W sumie nie wiem, ciężko stwierdzić. Tak, chyba po prostu wykonaliśmy to zadanie łatwo.
Dobra, bo czy będą duchy z ekipą? No mówi, przecież nie jest napisane. Co ty czytać się umiesz? Tytułów? Dobra, a teraz chodźmy, no chodźmy do naszego alchemicznego geniusza. Do pana doktorka. No, pójdziemy do pana doktorka i dzięki temu z nim pogadam. Znaczy tam zrobimy trochę eleksowych mikstur. No i tak, trochę eleksu nas zdobywaliśmy, więc będziemy mogli trochę tych eleksowych mikstur, mam nadzieję, zrobić. O, tak, tak. Już czuję tą przepływającą moc. Doktorku? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda swoją drogą. No jakieś tu mam takie pierdoły, ale kto to by robił właściwie? Albo jakiś pierścień zręczności, albo jakiś kamień w ogóle. LOL, żółty kamień można byłoby robić. Jakby ten. No dobra, do rzeczy. Silny napój eleksowy, napój eleksowy. Po prostu. Widzę, że alkoholu trochę nie będziemy mieli chyba. No, możemy cztery zrobić. Cztery pyszne, pożywne napoje eleksowe. Oj, tak, tak, tak. Czuję tą napływającą, niezrównaną potęgę. Niech będzie. Swoją drogą, jak napiję się trochę tych napojów eleksowych, to będę miał całkiem dużo tych punktów atrybutów. A chcemy się w końcu nauczyć psaj na najwyższym poziomie oraz nauczyć grupa na najwyższym poziomie inteligencji, więc chyba będziemy musieli trochę w to zainwestować. Dobra, wypijmy trochę tych pysznych, pożywnych, zdrowych napojów eleksowych. To chyba tutaj. Napój eleksowy. No, niech będzie. Zastanawiam się, czy tych dużych bym sobie trochę nie robił, żeby się dodatkowych rzeczy nauczyć, ale w sumie mam jeszcze dużo leveli do wyrobienia. Dobra, zobaczmy. 33. Nadal będzie za mało, żeby nauczyć się. Jeden poziom mi brakuje. Dobra, na razie nie będziemy uczyć w takim razie. Dobra, folk. Trochę żeśmy tu porobili rzeczy, zróbmy teraz jakieś zadania dla towaru, bo towar ma tu pełno rzeczy do zrobienia. A właśnie! A, zapomniał mi, miałem zrobić te baterie całe jeszcze. Dobra, zróbmy te baterie. Mały zapas energii. Ruda żelaza. No dobra. Niech będzie. Dobra, zrobione. Teraz sobie włóżmy to na blisko, no slot, żeby móc to łatwo wyciągać. Zapas energii pod szóstką. Nie, nie ten zapas energii, pomyliłem się. Mały zapas energii pod szóstką, dokładnie. No dobra, i teraz możemy z czystym sumieniem pójść i zapolować. To jest nieco niepokojące. Na tą całą dostawę czy coś. Chodź, chodź mój przyjacielu folk. Będzie dziś pograny... No właśnie, dobrze, że przeczytałeś już. Bo już chciałem mówić, że znowu nie czyta ktoś tutaj to, co ja tutaj napisałem w nazwie streamka. Powiem wam, że Alex jest taki przyjemny. Teraz, kiedy stałem się już w miarę potężny, to już teraz praktycznie nic nie stanowi dla mnie większego zagrożenia. Widzicie na przykład tą poczwarkę? Kurde, tak o, rozwalę tą poczwarkę. Patrzcie na to i uczcie się. Muszę oczywiście łyknąć trochę pysznego napoju eleksowego. Ale patrzcie na to, myk poczwarka! Uważaj! Nie mam amunicji. Myk, amunicja i sru. No i pięknie, nie żyje, rozpruwacz, chyba Gaugan. No nic, dobra, chciałem wam po prostu pokazać, jak jestem potężnie zajebisty. I teraz już macie taką, podgląd, czy tak powiem. Radia, co się stało z Max Cheaterem? Nie wiem. Dobra, to chyba tutaj. O, jakaś zadymka fiu-fiu jest. Dobra, idę tutaj pogadać z tym typiarzem. Siema, stary, co tam? Hej, hej, proszę, zatrzymaj się. Widziałeś tu jakiś albów? Lepiej uważaj, byli tu kilka dni temu, może wciąż tu są. Jacy albowie? Zaatakowali nasz wóz i nas okradli.
Wyjechaliśmy za Bessy, jechaliśmy do fortu, a oni na nas napadli. To było... W 2 minuty zabili wszystkich. Ale ty przeżyłeś. Schowałem się. Cholera. Właśnie awansowałem na kuriera. Myślałem, że dostanę łatwą pracę w forcie. Zamiast tego wysłali mnie tutaj. Musiałem patrzeć na ten okropny atak. Jesteś kurierem? Tak. To najgorsza fucha w forcie. Masz dostęp do uzbrojenia i dopalaczy, ale to tyle. I ciągle musisz harować. Jeśli chcesz lepiej żyć, musisz zapracować na awans. Taki miałem plan. Zanim to wszystko się stało. Co teraz zrobisz? Mogę pójść z tobą? Muszę wrócić do fortu, ale sam na pewno tego nie zrobię. Mam szczęście, że albowie mnie nie znaleźli, a szakale nie pożarły. Proszę, pomóż mi. Muszę wrócić i zdać raport Hankowi. Hank mnie tu przysłał. Dlaczego nic nie mówiłeś? Musimy wrócić do fortu i poinformować ich, że drogi do Abessy nie są już bezpieczne. Chcesz wrócić do fortu? Tak, powinienem zdać raport. Powinniśmy zabrać skrzynie, które albowie tu zostawili. Zapasy na pewno nam się przydadzą. Ej, wait, czemu nie było? Niestety, ale Hank, z tego właśnie co pamiętam, Hank chyba mówił, dobrze mówisz, Goni, że Hank chyba wspominał. Obawia się za karawan pana ofiarnego i nie chce, by odzyskać zapasy. Żeby nikt nie przeżył. Sorry, byczku, ale... Odbiło ci? Atakuje. Śmierć młody zmieni coś tam losy gry? Ciekawe w jaki sposób. Dobra. Biznes to biznes. Elo, elo, 3 miesiące! Wow, piękny majestatyczny wynik! Jaku Jack 91. Pozdrawiam cię cieplutko. No. Poczekaj, nie, no to przeszukaliśmy już, co ty robisz? Dobra, i... zostań tutaj. No i zrobione. Dobra. O której będzie Midnight Ghost Hunt? Nie wiem. Jak to się mówi? Nie wiadomo. Dobra, Hank powinien się ucieszyć, że sprawa została rozwiązana. I to jakże sprawnie rozwiązana. Nie mam kryształków, więc nic z tego. Tron był symbolem władzy osoby, która na nim siedziała. To, że ten jest zrobiony ze złomu, wiele mówi o osobie, która z niego korzysta. Fascynujące. Dobra, Falk, przestań gadać. O, nie wierzę, że ona w końcu zeszła ze sceny. Witaj w dzielnicy uciech. Wystarczy, że wymienisz swoje pragnienie, a zostanie ono tu spełnione. Powiedz mi tylko... Czego pożądasz? Pożądam? O czym śnisz, gdy jesteś tam na pustyni, całkiem sam? Cokolwiek to jest, tutaj możesz to zdobyć. Mogę pomóc ci urzeczywistnić sny. Wystarczy niewielka suma, a zaspokoisz swoje pragnienia. Jeśli zechcesz mnie odwiedzić, zanim wrócisz na tę wielką, samotną pustynię, wiesz, gdzie mnie szukać. Tak trudno jest znaleźć coś, co nas uszczęśliwia, ale gdy już coś takiego znajdziesz, trzymaj się tego. Warto poświęcić temu czas, zanim straci się to na zawsze. Mam tutaj wezwanie do zapłaty z twoim imieniem. Wiem i poradzę sobie z tym. Zapłacę. Po prostu ostatnio nie zarobiłam jeszcze wystarczająco. Zapłacę, jak tylko zarobię wystarczająco dużo kryształków. Zaufaj mi, dobrze? Wiem, co się dzieje z ludźmi, którzy tu w towarze ociągają się ze spłatą długów. Nie sądzę, ale...
Może pomógłbyś mi w spłacie tego długu? Nie. Nie. Nie chcesz chyba, żebym zapłaciła wszystko teraz. Chcesz tego, prawda? Dobrze, cóż. To mój dług. Mógłbyś mi przynajmniej trochę odpuścić? Masz, weź te kryształki i daj mi to pismo. Wygląda na to, że właśnie coś straciłaś. Wszystko w porządku? Jasne. Tak, oczywiście. Mam się świetnie. Powiedz mi, czego chcesz. Wynagrodzę ci to. Serio. Przemyśl to. Możemy zawrzeć układ. To brzmi tak, jakbyś to ty chciała mi zapłacić. Mówię tylko, że możemy zawrzeć układ. Możesz zapłacić, albo... Może mógłbyś mi w zamian w czymś pomóc? Ty pomożesz mi, a ja tobie. Rozumiesz? Jakiej pomocy potrzebujesz? Jeśli ci powiem, powierzę ci moje życie, ale... Ktoś, kogo znam. Liam ma kłopoty. Żelazna Madison położyła na nim swoje łapy. Dosłownie go posiada. Traktuje jak niewolnika. Dobra, wiecie co? Wczytam się, dlatego że tam było spadek oziębłości był. Znaczy wzrost, a ja nie chcę. Nie chcę, żeby ta oziębłość wzrastała. Tu w ogóle w kontekście tego Pawła jest całkowicie inna muzyka, co nie? Dobra, pogadajmy z nim jeszcze raz szybko, albo po prostu... nie chcę, żeby ta oziębłość nie potrzebna... Spłacę twój dług. Dziękuję. To pismo było bardzo ciężkim brzemieniem. Nie jest łatwo żyć w tym forcie. Weź pismo. Dzięki. Może pewnego dnia oczyszczę się z długów. Miejmy nadzieję. Wygląda na to, że właśnie coś straciłaś. Wszystko w porządku. Jasne. Tak, oczywiście. Powiedz mi, czego chcesz. To... Ty... Jak... Czemu ci na nim tak zależy? Bo... mi zależy. Wystarczy? On musi od niej uciec. Musi się uwolnić. Co masz na myśli, mówiąc, że ona go posiada? Madison była kiedyś jedną z ulubienic księcia. To się skończyło, ale ona nadal się na niego powołuje. Była jedną z książęcych zabawek. Ale sama też lubi mieć ludzi dla siebie. Teraz wybrała Liama i jeśli czegokolwiek jej odmówi... No... Jej ostatnie zabawki nie żyją, więc możesz się domyślić. Jak mogę pomóc? Pomożesz? Naprawdę? To znaczy, musisz wiedzieć, że tak naprawdę możesz mi pomóc tylko w jeden sposób. Żelazna Madison musi umrzeć. Inaczej znajdzie jego, ciebie i mnie. Nie ma innego wyjścia, żeby to skończyć. Pomogę ci, nie musisz mi nic płacić. A, czemu nie? Pomogę ci, nie musisz mi nic płacić. Pomożesz mi tak po prostu? Gdzie jest haczyk? Nikt tu w okolicy nie pomaga ludziom za darmo. Nie jestem nikim. Wiem i wiem, że ocalisz Liama. Cały fort będzie ci za to wdzięczny. Nie będzie łatwo ją zabić. A jeśli cię na tym przyłapią, wszyscy możemy skończyć w szponach księcia. Musisz znaleźć sposób, żeby zrobić to dyskretnie. No dobra, generalnie wziąłem od niej zapłatę tylko dlatego, że chciałem, żeby spadek spadł, a chcemy, żeby było jednak inne zakończenie, dlatego ten spadek oziębłości jest dosyć ważny w moim przypadku. Co sugerujesz? Wszyscy wiedzą, że uwielbia wdawać się w bójki. Jeżeli ją sprowokujesz, na pewno połknie haczyk. A jeśli cię zaatakuje, nawet książę nie będzie mógł cię winić za zabójstwo w samoobronie. Gdybyś po prostu ją zaatakował, byłby zmuszony działać. Ale jeśli to ona zaatakuje ciebie, myślę, że się ucieszy, że się jej pozbył. Sprawia mu tylko kłopoty. Pewnie słyszysz różne rzeczy. Łóżka mają uszy, co? Tak, dochodzą mnie różne plotki. Powiedz, co chcesz wiedzieć, ale nie myśl sobie, że uzyskasz te informacje za darmo. Potrzebuję informacji. A ja potrzebuję kryształków. A zatem dogadajmy się jakoś. Słucham, czegoś, co dałoby mi jakąś porządną ilość eleksitu.
kto zwędził doktorkowi dopalacze? Słyszałeś coś na ten temat? Skradzione dopalacze... Nie, raczej nikt o tym nic nie mówił. Skąd twoi klienci zdobywają zwykle dopalacze? Zwykle od doktorka, ale... Ostatnio mam wielu takich, którzy nakręcają się dopalaczami od złomusia. Skąd złomuzie ma? Nie mam pojęcia. Zwykle handluje śmieciami, które znajdzie w kanionie. Więc może ktoś je tam wyrzucił. A może to te skradzione dopalacze? Myślisz, że złomuś mógł je ukraść? Czasem zdarza mu się coś zwędzić. Równie dobrze mógł je ukraść, jak i znaleźć. Dobrze. Zatrzymaj te informacje dla siebie. Już o nich zapomniałam. Dobrze, muszę zdobyć te dopalacze, zanim zrobi to ktoś inny. Nie wiem, o jakich dopalaczach mówisz? Dobra, zapytajmy ją to, bo to brzmi jak dobry interes. Szukam czegoś, co dałoby mi jakąś porządną ilość eleksitu. Wydaje mi się, że o czymś słyszałam. Pewien człowiek, którego znam, miał niedawno scysję z żonką. Najwyraźniej odwiedzał dzielnicę uciech zbyt często. Zaczęła grozić, że mu się odpłaci. Postanowił więc schować przed nią swoje kryształki. Wiedział, że nie mogę opuścić fortu, więc wymsknęło mu się, gdzie je umieścił. Pokażę ci to miejsce. Dzięki. Obydwoje potrzebujemy kryształków, w przeciwieństwie do niego. To było niesamowite. Przepraszam, kryjówka złodzieja. Dobra, najsik. Dobra, pogadajmy teraz z Hankiem. Co jeszcze rozdajesz? Nic. Skąd masz te informacje? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Mądrala z ciebie. W porządku, w porządku. Poza jedzeniem przynoszą mi różne przedmioty, które znajdują zakopane w piasku. Wiesz, takie rzeczy jak broń, amunicja czy złom. Dlaczego pytasz? Chcesz się wymienić? Interesy robię tylko z odpowiednimi osobami, ale mógłbym zrobić dla ciebie wyjątek. Czego szukasz? Chciałbym obejrzeć broń, potrzebuję amunicji, daj mi złom. Kurde, drogie te biznesy, powiem ci. Niczego nie... Nie? Co masz? Bardzo do... Ej, to było tylko jednorazowe? Ale dziwne. Myślałem, że ten... Czyli to jest jednorazowa opcja. Co jeszcze raz? Chciałbym obejrzeć broń. Nie zwracaj uwagi na te plamki rdzy. No i dostaję harpun. To najgorsze, że dostaję coś. Ja nawet nie wiem i co. I dostaję coś, co po prostu w świecie nie ma żadnej wartości. W sensie względnie. Dostaję coś, jak nie wiem co dostaję, co nie? Trochę bez sensu. Dobra. Po prostu wykorzystajmy to, żeby zdobyć doświadczenie i tyle. Daj mi złom. A po co jest złom? Jest do czegoś był? Daj mi złom. Proszę bardzo. Dobra. Nie wiem po co mi ten złom, ale wezmę. Przyniosłem skrzynię z wozu. To oznacza sukces. Książę chętnie je przyjmie. Co dokładnie się stało? Albowie zaatakowali wóz. Rozumiem. Chyba się mylisz. Nie było żadnego ataku, żadnych albów. To był zwykły wypadek. Zrozumiano? Młody ten kurier przeżył. Wszystko widział, ale nie przysporzy ci kłopotów. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Prawda znajduje się w kryształkach, dlatego dam ci trochę prawdy. Pamiętaj, albowie nie mieli z tym nic wspólnego. Nasze dostawy są bezpieczne. Ludzie mogą zaufać księciu. I będą mu ufać. Przeniosłem trasę dostaw i teraz wszystko działa bez problemu. Czyli wszystko dobrze się skończyło. No i szczęśliwe zakończenie, klasa, dobra. Tymczasem ruszyło inne zadanie. Bla, 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 doktorowi ukradziono dopalacze. Za ich znalezienie proponuję nagrodę, ale zacząć poszukiwanie od dzielnicy uciech. Dobra, no i tam poszukaliśmy i teraz musimy się udać do złomusia. Dobra, u złomusia już raz w sumie byliśmy, więc teraz udamy się do niego ponownie.
I faktycznie, no, chyba coś był jakiś motyw, że on sprzedawał do palaczami, chociaż nie jestem pewien. Chodźmy po prostu do złomusia z nim pogadać o tej sytuacji.